dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie na kolejnej wystawie Autorskiej Galerii Lokalnych Twórców w Kałamarzu. Dzisiaj mamy przyjemność zobaczyć pracę kolegi Jerzego Dorobca, akwarele zimowe. Myśleliśmy, że to będzie taka orientalna wystawa, ponieważ jeszcze do dzisiaj rano zimy nie było u nas i chcieliśmy ją tak jakoś przyciągnąć. Jurek przywiózł nam zimę. Jurek mieszka w Lwówku Śląskim, także to jest na Dolnym Śląsku, góra, ale tam też nie ma zimy. Prawie w górach. Ale tam też nie ma zimy. Ale zaraz kawałeczek dalej w Świeradowie już jest. Ja mam nadzieję, że tą zimę zabierzesz od nas tam, bo u nas jest właściwie ona niepotrzebna. Nie, to znaczy ona będzie do końca wystawy. Ona będzie do, żeby była atmosfera oczywiście. Aha, znaczy, mnie trochę zasmuciłeś, myślałem, że będę mógł normalnie iść po naszych drogach. Zima jest piękna, co widać na akwarelach. Na akwarelach jest naprawdę piękna, na drodze już jest troszkę gorzej. Mniej piękna. Proszę Państwa, wracając jednak do tej wystawy. Jurek zajmuje się akwarelą, pastelami, różne techniki, ale właściwie zawodowo to jest doktorem weterynarii. Czyli nieludzkim doktorem. Nieludzkim, tak, jeżeli później mogę Państwa poprosić o różne pytania, nie tylko związane, tak jak mówię, ze sztuką, można też przy okazji darmowych porad weterynaryjnych sobie zażyczyć. Wziąłem parę leków z sobą, jakby ktoś potrzebował. Ja miałem jakieś dolegliwości. Ja wiem, że to się tam dzieli przez 10 dla człowieka. Tak, przeliczymy. Przeliczymy, także tak. Jeżeli ktoś się leni, czy coś takiego, ma jakieś tam problemy, to Jurek można jakoś. Proszę Państwa, tak już mówiłem, wrócimy jednak do sztuki, bo to jest ważniejszy temat. Tematy, które Jurka interesują, to są tematy właśnie Dolnego Śląska, wsi Dolnego Śląska, tych takich ciekawych rzeczy i one zanikających. To jest takie pokrewne do mnie, bo ja też lubię takie rzeczy utrwalać, które już znikają. Jurek związany jest z grupą artystyczną w Lwówku Śląskim, w Kamiennej Górze. Zresztą sporo osób z Kamiennej Góry tutaj do nas z Tarnowskich Gór przyjeżdża na wernisaże, także wtedy żeśmy się akurat poznaliśmy. I sypią się minuty. I wtedy nawiązaliśmy ten kontakt. I ja myślę, że ta wystawa akurat jest taka bardzo na czasie. Ta zima, ten okres. Cóż jeszcze można powiedzieć? Sporo wystaw miał w Czechach, miał w Niemczech, miał również w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej. Także mam nadzieję, że o tych... W Polsce też. W Polsce, w Tarnowskich Górach mam przyjemność gościć. Także ja myślę, że Jurek najlepiej sam opowie o swojej twórczości. Proszę, proszę Państwa. Dziękuję. Proszę Państwa, w folderze to zdjęcie to jest mój autoportret, który popełniłem jakiś czas temu. Generalnie nie zajmuję się portretami, ale to naprawdę ja. Dzisiaj nie założyłem czapki i ubrałem się specjalnie na tą okazję uroczyście. Natomiast jeżeli chodzi o malowanie akwarelą, no to już wiele lat, już właściwie trudno mi określić, od kiedy to się narodziło. Dosyć to było dawno, rzeczywiście było trochę wystaw. I myślę, że to będzie trwało długo i zawsze. Tak jak mówię, nastraja mnie atmosfera dolnośląskiej wsi. Głównie to tutaj są pejzaże właśnie z okolic Dolnego Śląska. I tak czasem jeżdżąc po okolicach, ponieważ to są okolice podgórskie, bardzo malownicze, i ta wieś się bardzo zmienia. Z jednej strony można się cieszyć, że są piękne, zadbane domy, są ocieplone, są nowe, kolorowe elewacje, prawda? Są wystrzyżone trawniki, są jakieś tam iglaczki posadzone, których dotychczas raczej w naszym kraju się nie spotykało. Natomiast zanikają takie pejzaże jak i takie wrażenia estetyczne, jak właśnie stare wiejskie chałupy, jakieś tam malwy kwitnące przy domach, jakieś czasem chwasty, które czasem w odpowiednim oświetleniu, gdzieś tam później wieczorem czy rano, dają niesamowite efekty.
Czasem te domy wiejskie, które są bardzo ciekawe architektonicznie, są remontowane i zatracają zupełnie swój pierwotny charakter. Też interesują mnie pejzaże, ale do pewnego stopnia swoją pasję właśnie malarstwa, głównie akwarelowego, bo głównie w tej technice maluję, traktuję też jako w pewnym stopniu sposób na utrwalenie tych wrażeń, tej wsi i utrwalenie też no, przemijającego klimatu, bo jak zanikają te specyficzne budowle, czasem jakaś tam fragment walącej się już piwniczki, która nie jest użytkowana, gdzieś tam kiedyś przechowywano jakieś tam płody rolne, jest niesamowicie ciekawa. Tam jest taka na przykład akwarelka, że właśnie jakiś tam kawałek muru, stara piwniczka, czy to jakaś taka stara obórka, trudno powiedzieć. I mówię, te fragmenty są, no one za chwilę, za 10, za 20 lat tego już nie będzie. Nie traktuję tego jako stricte działalność dokumentalną, bo można by zrobić fotografię i w ten sposób utrwalić, ale chciałbym przekazać trochę, no przynajmniej usiłować przekazać ludziom, którzy oglądają tę akwarelę, własne wrażenia, które po prostu, które odbieram oglądając te okolice. Kiedyś pamiętam, bo tak, czasem zwykle fotografuję, jadąc fotografuję i sobie gdzieś tam w zaciszu domowym później maluję z fotografii, rzadko właściwie tak klasycznie, że wyruszam ze sztalugami w plener, bo po prostu na to nie mam czasu, zwykle maluję wieczorem, kiedy już nie ma odpowiedniego światła. I kiedyś miałem takie zdarzenie, kiedy sobie jechałem rowerem, zatrzymałem się i mnie właśnie zainteresował taki dom, który już właściwie był częściowo ruiną, gdzie było kawałek już wykruszonej ściany, taki mur szachulcowy, potocznie zwany pruskim murem. Niesamowite światło od środka bijące, bo gdzieś tam zachodzące słońce, sfotografowałem ten dom, a obok taki wymuszkany właśnie domek, stary, ale wyremontowany, już wyrzucone stare okna, podzielone szprosami, prawda, pruski mur zatynkowany, piękna elewacja w ogrodzie, krasnale obowiązkowo, i pani wyszła, mówi tak, dlaczego pan taki brzydki dom fotografuje? No, od razu w podtekście, prawda, no, dlaczego nie ten jej taki piękny? No i po prostu, no myślę, że dobrze jest to zachować, także po prostu no staram się w ten sposób to robić. Natomiast oddzielną dla mnie, oddzielnym tematem jest malowanie zimy. To jest z kolei moja niesamowita pasja. Jest to bardzo fajne, jeżeli chodzi o akwarele, bo tu się nie trzeba dużo napracować, dlatego że jest dużo bieli, prawda, więc się zostawia po prostu czystą kartkę, pach, tam parę kolorów i jest akwarelka, nie? Jest, dlatego tyle powstało. To jest mniej więcej tak, jak rzeźbiarza pytano, no, czy to jest trudne, prawda, rzeźbić? A on mówi, to w ogóle nie jest trudne, odrzuca się tylko to, co jest niepotrzebne, prawda? Zostawia się to, co ma zostać, nie? Także tutaj, jeżeli chodzi o akwarelkę zimową, to naprawdę można bardzo szybko stworzyć taką galerię, bo ani to drogo nie kosztuje, bo dużo farb nie idzie, no tylko papier, prawda? Zostawia się. Czy zakładając, że zima jest ze śniegiem. Tak, że zima jest ze śniegiem, ponieważ ja jestem góralem izerskim, zaraz mam góry izerskie, jednak klimat trochę jest inny niż w tarnowskich górach, dlatego specjalnie żeśmy załatwili, że ten śnieg dzisiaj pada, żeby był nastój odpowiedni na wernisaż. Bo my jesteśmy góralami tarnogórskimi. Tarnogórskimi góralami, tak, także musimy trochę się podzielić tutaj tymi wrażeniami estetycznymi też na zewnątrz. No generalnie, jeżeli chodzi o akwarelę właśnie zimową, to jest fajna sprawa, że rzeczywiście tutaj fajnie się osiąga takie efekty właśnie
barwy śniegu, bo śnieg wcale nie jest biały. Śnieg ma kolor odbitego światła, które akurat w danym momencie na niego pada. I po prostu rzeczywiście akwarela jest taką fajną techniką, która pozwala oddać wrażenie mgieł, właśnie takich bardzo, bardzo delikatnych barw, bo w innych technikach, tych tak zwanych kryjących, gdzie po prostu się zamalowuje podłoże, obojętnie jakie to by było, czy płótno, czy dykta, prawda, trudno jest osiągnąć, chociaż być mistrzowie, którzy, no oczywiście wszystko się da osiągnąć i wszystko się da zrobić, natomiast akwarela jest właśnie taka bardzo specyficzna i no myślę, jeżeli po prostu chociaż w części udało mi się oddać właśnie nastrój zimy tych kolorów i tego, że zima wcale nie jest monotonna, że to nie jest tylko biel, prawda, i błękit nieba, czy jakaś tam szarość nieba, bo często niebo w niepogodę zimową jest właśnie szare, takie bardzo nieciekawe. Jeżeli się tak dobrze przyjrzeć, to zima również jest bardzo malarską porą roku i bardzo ciekawą porą roku do malowania, co swego czasu udowodnił przede wszystkim Fałat, prawda, który malował genialnie zimy, nie tylko akwarelą, ale przede wszystkim akwarelą. Fałat był no, genialnym akwarelistą i jako ciekawostka malował akwarelą przede wszystkim dlatego, że swego czasu nie miał za bardzo pieniędzy, więc farby akwarelowe były tanie, więc malował te akwarele, później już malował technikami kryjącymi, olejem przede wszystkim, ale zawsze był wierny akwareli, już wtedy, kiedy miał pieniądze, prawda, i był znanym malarzem. No zawsze wracał do tej akwareli. Swego czasu też kiedyś akwarela była określana jako taka uboga krewna tych technik kryjących, prawda? Teraz się okazuje, że naprawdę wielu znanych malarzy po prostu było wiernych tej technice, że to nie jest taka technika tylko, żeby sobie naszkicować, bo była używana do szkiców przede wszystkim, bo to była metoda szybka, żeby kiedy nie było jeszcze fotografii, trzeba było oddać. Czasem są efekty takie, które powiedzmy da się utrwalić, mówię, pomijając fotografię, w ciągu tam 15 czy pół godziny, bo światło akurat jest fantastyczne w danym momencie i za chwilę tego już nie będzie. Nie da się usiąść ze sztalugami i tego namalować, bo człowiek nie zdąży, więc akwarelą ewentualnie dało się, jeżeli wprawny... Złapać klimat. Tak, wprawny był akwarelista i często było tak, że malarz łapał klimat właśnie akwarelą, a później sobie szedł do pracowni i kończył to ewentualnie inną techniką. Także, ale na pewno jest to technika bardzo ciekawa, jest to technika, która mnie bardzo frapuje. Ciągle odkrywam nowe różne niespodzianki mnie po prostu spotykają, malując tą techniką. Zawsze traktuję to w ten sposób, że troszeczkę staram się improwizować i nie do końca, ponieważ maluję tak zwaną techniką mokrą, czyli bardzo dużo wody, to się wszystko rozpływa, to myślę, że widać na tych akwarelkach. To po prostu zawsze jest to troszeczkę improwizacja, również tak jak w muzyce, że nie do końca wiadomo, dokąd to zaprowadzi. Tak, jam session i tutaj tak samo dla mnie zawsze końcowy efekt jest również dla mnie pewnym zaskoczeniem, że nie do końca dążę do tego, żeby to było tak ściśle zaplanowane, prawda, tylko sobie po prostu tworzę na bieżąco i to jest niesamowita przygoda. Także... No ja wiem, no ale ja przepraszam, to jest największy problem. Chyba, że też się Nie ma tłumów!